Jesteśmy w opactwie cystersów w Mogile. Stoimy przed ołtarzem z początków XVI wieku, ale ten ołtarz w tym kościele cieszy wiernych od 1946 roku. Pierwotnie był wykonany i swą funkcję sprawował w kościele Świętego Krzyża w Ścinawie, przemianowanego później na Kościół Ducha Świętego w 1532 roku. Kościół został przekazany protestantom, no i protestantom ten ołtarz służył do połowy XIX wieku. Rozeszła się wieść, że mają sprzedać ten ołtarz, bo chcą coś innego, nowego w kościele. I tamtejszy radny Zwicher wykupił ten ołtarz i przekazał do Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu, skąd powędrował znowu ten ołtarz po wojnie do Muzeum Narodowego w Warszawie, a stamtąd za staraniami ojca Augustyna Ciesielskiego, opata tutejszego, znalazł się tutaj w Mogile. Kto rzadko bywa w tym kościele, to wydaje mu się, że ten ołtarz jest taki, jaki był. Ale on się zmienia diametralnie 3 razy w ciągu roku. I jak dzisiaj jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, to widzimy obrazy pokazujące poszczególne etapy męki Chrystusowej. W Wielki Czwartek ołtarz się zmienia znowu. Mamy 4 z kolei malowidła przedstawiające świętych Kościoła, ale z atrybutami ewangelistów. W Wielką Sobotę, po tych 3 dniach Triduum Paschalnego, w czasie mszy świętej zaczynają grać organy i rozległa się głośna chwała na wysokości Bogu. Ołtarz otwiera się całkowicie i mamy płaskorzeźby Matki Bożej. Widzimy scenę krzyż i 2 osoby, czyli Matkę Bożą Świętego Jana przy krzyżu, przy konającym Chrystusie. W narożnikach u stóp Matki Bożej po bokach 2 grupy adorantów, którzy wielbią Matkę Bożą. Krzesławice, wioseczko moja ukochana, i kiedyż Cię zobaczę od więzów swobodny, kiedyż zacznę żyć, siebie i Twych wdzięków godny, bawiąc się lub pracując, lub śpiąc pośród cienia, wiodąc biednego życia miłe zapomnienia. Obecne tereny Nowej Huty mają bardzo bogatą historyczną tradycję. Mieszkańcy dzielnicy nie wiedzą nawet, że właśnie tutaj mieszkał jeden z twórców Konstytucji 3 maja, Hugo Kołłątaj. Właśnie Hugo Kołłątaj, który tak zasłużył się przy tworzeniu tej ustawy, mieszkał tu w Krzesławicach. Wioskę tą dzierżawił od 1788 roku od Akademii Krakowskiej. Mieszkała tutaj jego mama, mieszkali tutaj jego krewni. Targowica pozbawiła Hugo Kołłątaja tego majątku. Udał się na emigrację. Potem brał udział w powstaniu, zaś po powstaniu był więziony w Ołomuńcu, na terenie dzisiejszych Moraw. I wtedy właśnie powstał ów wiersz, Daremne Projekta. Kołłątaj pisał go w więzieniu i siedząc właśnie w tej twierdzy wyrażał swoją tęsknotę za utraconymi Krzesławicami. Ów dworek, w którym mieszkał Kołłątaj, już dzisiaj nie istnieje. Rozebrano go w 1918 roku. Obecny dwór w Krzesławicach, związany z Janem Matejką, wystawili w 1824 roku kirchmajerowie. Mieści się tu muzeum, a jedna z sal jest poświęcona właśnie Hugo Kołłątajowi. Nie wyobrażam sobie osiągnąć hutnika bez fulary. Dla mnie to był trener, który miał wizję i zgodnie z pewnym swoim stereotypem, swoją cechą charakteru, gdzie był głównie uparty w dążeniu do celów, ale nie po trupach. Strasznie się cieszę, że udało się w tym hutniku naprawdę zrobić bardzo dobrą drużynę, która no, 3-krotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, 2-krotnie Puchar Polski. W sumie 4 olimpijczyków z hutnika wyszło. Środki wychowawcze, treningowe no, były tak dobierane, żeby po prostu te, nazwijmy to, gwiazdy zebrać i ustawić w prawidłowym kierunku, żeby nie było jakichś, powiedzmy, rozczarowań czy jakichś indywidualnych ambicji, tylko żeby to przełożyć jednak na zespół. Panowała bardzo dobra
atmosfera zarówno wewnątrz zespołu, jak i wokół zespołu. A to jest element nierozłączny. Trener Fulara nie tylko ukształtował nas jako sportowców, wielu wielkich sportowców. Trener Fulara po prostu nas wychowywał. Dzięki umiejętnościom, które posiadał, promował u nas nie tylko sport, ale także życie rodzinne, życie koleżeńskie. No, wspaniały człowiek. Zdecydowana większość zawodników to byli ludzie związani z Krakowem i z Nową Hutą. Oni byli pod taką kontrolą społeczną. Oni grali to dla swoich sąsiadów, dla ludzi związanych z Hutą. Przecież tu większość kibiców to przychodziła z mieszkańców Nowej Huty. Oni się chcieli wśród swoich ludzi pokazać. Nagroda Fair Play jest najwyższym wyróżnieniem za całokształt jego życia. Po zakończeniu kariery trenerskiej nie odszedł od środowiska piłki ręcznej. Ciągle był w tym środowisku, miał żywe kontakty, starał się służyć przykładem dla młodych zawodników, dla młodych trenerów. Ciągle pozostawał w tym środowisku i z wielkim pożytkiem dla piłki ręcznej.